Kochani, ja podzielę się dzisiaj z wami takim słowem, które w wielu aspektach jest w ogóle spójne z tym, co zostało już dzisiaj powiedziane. To jest będzie jedno z takich fundamentalnych w ogóle nauczań, jeśli chodzi o w ogóle i rzeczy, jeśli chodzi o rozwój człowieka i służbę człowieka w Królestwie Bożym. Ja to zatytułowałem Pogodzone ze sobą. Od razu na wstępie, żeby to nie zostało źle zrozumiane. Nie chodzi mi o pogodzony ze sobą w sensie, wiecie, światowego myślenia. Jest mi źle, nie udaje mi się w ogóle. Mam same porażki, taki mój los, takie to życie tutaj. Nie. Chodzi mi o podejście z perspektywy ducha. O święte podejście do tego, w ogóle co to oznacza. W pierwszej fazie wzrostu po nowym narodzeniu człowiek zaczyna przyswajać pierwsze informacje na temat swojej tożsamości. I to są te informacje, które są informacjami generalnymi, ja je tak nazywam, ponieważ one tak naprawdę dotyczą każdego człowieka, który jest narodzony na nowo. Dowiadujemy się, że jesteśmy synami Bożymi. Tak notabene tylko wtrącę, bo akurat wczoraj też o tym przypominałem. Syn Boży, bo to jest tak u nas wytłumaczone, wiecie, cały czas ten Bóg Ojciec, Syn Boży. Syn Boży w dosłownym tłumaczeniu to jest w ogóle z Boga wzięty. To jest część Boga, tak? Z Boga wzięty. No ale okej, wracając do tematu, dowiadujemy się w tej pierwszej części naszego wzrostu, w pierwszym etapie, że jesteśmy synami Bożymi, że jesteśmy zwycięzcami, że jesteśmy królami, kapłanami, dowiadujemy się, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem i to jest bardzo ważne. I ja bym to porównał do tego, co mówimy co dzisiaj, jeśli chodzi o sam fundament. To trzeba przeżyć, to trzeba się w tym pooglądać, trzeba przyswoić te prawdy do tego, aby iść dalej. To jest takie, to musi być taki elementarz, abecadło. Tu nie może być dziur, tu nic nie może wypaść, bo kiedy będziemy szli dalej, tak? To, co tutaj nie będzie stykało, czy coś, co wypadnie, to w którymś momencie albo uderzy, albo zatrzyma. Tak? Bo te pierwsze rzeczy, one prowadzą człowieka już do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i budują jego wiarę. Tak? Kiedy dowiadujemy się, kim jesteśmy generalnie. Natomiast jest też tak, że wiele osób dochodzi do takiego miejsca, że kiedy przestają się bać, bo dowiadują się, że są zjednoczeni z Bogiem, to oni zatrzymują się na tym etapie. Jestem bezpieczny, idę do nieba, generalnie jestem królem jestem. Wiecie? I tak naprawdę nie idą, oni nie idą w ogóle krok dalej. Oni często w ogóle, wiecie, każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha jest przeniesiony w służbę Bogu. Ale czy realnie służy, no to już niekoniecznie. Ludzie mówią, ja nic nie muszę, jest czas łaski w ogóle, Jezus za mnie umarł i coś tam sobie pokrzykują przeważnie w internecie. Często, wiecie, żyjąc tak naprawdę swoimi jakimiś takimi urojeniami, jakimiś mrzonkami, nie? Wiecie, ostatnio w ogóle spotykam, czy mam kontakt z ludźmi, którzy w ogóle jakiś teraz taki szczególny czas powołania Pana, którzy Bóg powołuje do tego, aby byli krytykami facebookowymi. Oni to są strażnicy Teksasu. Strażnik prawdy. On generalnie, wiecie, jakby miał wyjść w centrum miasta i głosić Ewangelię, to by pewnie musiał dwa razy pampersa wcześniej zmienić. Tak? Ale jego Pan powołał, on tak odbiera. Tak. Od czasu, jak się internet pojawił, to tak się wzmogło takie powołanie Pana właśnie w tą stronę. To są ludzkie urojenia, to są związane rzeczy gdzieś tam z deficytami, ale jakby nie o tym chcę mówić, tak? Bo ci ludzie zazwyczaj nie robią nic albo robią tylko i wyłącznie zamieszanie. Chodzi mi o ten drugi etap. Drugi etap we wzroście świadomości, kim my jesteśmy. I to jest, czyli uświadomienie sobie, kim ja jestem w królestwie, jeśli chodzi o moją służbę? Jakie ja mam zadanie do wykonania? Tak? Czyli to jest ta część, która ona już nie jest generalna. Ona nie dotyczy każdego człowieka. To jest to powołanie, które jest powołaniem imiennym. To jest to
imienne przydzielenie przez Jezusa zadań, tak? I człowiek indywidualnie musi rozpoznać, kim jest i musi wziąć odpowiedzialność za to swoje życie, za wykonanie tego zadania, za tą służbę, tak? I teraz, jeśli człowiek w tym wzrasta, w tej świadomości, zaczyna ją rozumieć, to powstaje w nim też pewność, i o tym będę później mówił trochę bardziej szczegółowo, tego, co ma. Ale powstaje też świadomość w nim tego, co nie jest jego. Jest taki czas, wiecie, to też jak, nie wiem, dzieci rosną, że każdy chce być wszystkim, nie? Strażakiem, bohaterem w ogóle, pilotem, wszystko, tak? To jest jakby normalny etap, ale kiedy człowiek dojrzewa w swojej świadomości, to pewne rzeczy zaczynają mu się konkretyzować. On wie, co ma i on wie, czego nie ma. I nie mówię tutaj nie ma w takiej, wiecie, perspektywy, bo wszyscy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. Wszyscy też zakładam właśnie w tym znaczeniu, że jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym, więc mamy w sobie potęgę, siłę, moc i zdolności i możliwości Boga samego, tak? Więc przed każdym zadaniem możemy stanąć i w ogóle stawić mu czoła. Ale tak, moim powołaniem nie jest błogosławić ludzi poprzez malowanie takich obrazów. To nie jest moje powołanie. Ale kiedy od tego zależałoby życie człowieka, czy ja namaluję jakiś obraz, to ja bym, wierząc w to, że mam w sobie zdolności i możliwości Boga, ja bym taki obraz namalował. Ja bym go namalował. Jestem o tym przekonany, tak? Ale nie zmienia to faktu, że wiem, że w zakresie mojego życia, mojej służby tutaj na ziemi, moim powołaniem nie jest malowanie obrazów, tak? To tak samo jak, nie wiem, taki przykład bardziej przyziemny z rzeczy domowych. Ja nigdy nie zajmowałem się remontami ani tego rodzaju rzeczami. Nie potrafiłem, nie miałem smykałki, tak? Jak się nawróciłem i trzeba było parę rzeczy zrobić, wierząc to, bo to jest, wiecie, to jest moje indywidualne. Ja często szedłem do garażu, brałem jakiś sprzęt, do którego nie wiedziałem, co jest, nawet taki podstawowy, ktoś by się zaśmiał, tak? W ogóle, o czym ty mówisz? I ja w ogóle stawałem przed tym, ale ja wierzę, że mam twoje zdolności. Ja wierzę, że mam twoje możliwości, wierzę, że mam twoją potęgę, siłę i moc. I ja sobie coś tam robiłem, ale to nie oznacza, że celem mojej służby jest błogosławić ludzi poprzez remonty. Kiedy ja będę tego potrzebował w swoim życiu, tak? Ja tego użyję, ale to nie jest... To nie jest ta część, która charakteryzuje moje życie. I teraz jedną z bardzo ważnych rzeczy w praktyce tego, że człowiek się prawidłowo odczytał w Królestwie i też, że zaczął działać zgodnie z tym, jak się odczytał, to, że człowiek ten staje się wewnętrznie pogodzony ze sobą. Pogodzony ze sobą. Czyli tak, wie, kim jest, ale też wie, kim nie jest. Wie, co ma, ale też wie, czego nie ma, bo to coś nie jest mu w ogóle potrzebne do jego służby i do realizacji jego działania. Jest w stanie to nazwać. Zrozumcie, wiecie, to będę to dalej o tym mówił, ale ten człowiek nie odczuwa poczucia braku. Nie odczuwa też żadnego poniżenia, bo on rozpoznał siebie i siebie zaakceptował. Nie ma poczucia braku. Wychodząc z tej generalnej, świadomej tożsamości i, wiecie, realnie żyjąc z Bogiem, krokiem następnym musi być to, że konkretyzuje się to, kim my jesteśmy. Że my coraz bardziej ostro widzimy, co jest nasze, a co nie jest nasze. Wiecie, no to ja wyszedłem jakiś czas temu, powiedzmy, z kręgów biznesowych, kręgów prawniczych, takich, którzy z pewnych relacji, zależności i układów, które między tymi ludźmi były. Ale jest tak, że ja spotykam się z bardzo różnymi ludźmi. Z bardzo różnymi ludźmi mam relacje i teraz. I często jest tak, że spotykam ludzi, którzy mają bardzo dużo pieniędzy,
bardzo duże biznesy, bardzo duże inwestycje, luksusowe w ogóle domy, luksusowe gdzieś tam posiadłości, różnego rodzaju rzeczy. I teraz ja w swoim życiu zdecydowałem świadomie zdecydowałem, że ja inwestuję gdzie indziej. I teraz, kiedy ja idę na takie spotkanie, a powiedzmy zaczynaliśmy kiedyś w takich samych, bo część tych ludzi to jest takich, których znam bardzo długo, w podobnych konfiguracjach. Ja nie mam teraz czegoś takiego, że ja mam jakieś poczucie braku, że mogłem zostać w tym i mogłem, i miałbym na przykład to czy tamto. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że często widzę, jak rozmawiam z ludźmi, jak tego rodzaju rzeczy na nich oddziałują, jak w jakiś sposób im imponują i gdzieś próbują oddziaływać. Ale wiecie, jeśli świadomie decydujemy, jak żyjemy, ja zdecydowałem w ogóle, jak chcę żyć, chcę służyć w królestwie, chcę zakładać kościoły, to mnie jara, to mnie cieszy, tak? Jestem tym w ogóle nakręcony, jestem tym zmotywowany, budzę się w ogóle radosny i mi się chce. Więc siłą rzeczy w innych rzeczach mnie nie ma. To nie znaczy, że nie mogę biznesu prowadzić, który jest błogosławiony. Nie o to chodzi. Mówię o pewnych zależnościach, relacjach, tkwieniu w czymś, żeby mieć wszystkiego. Dlaczego to jest ważne? Bo to jest związane z tą presją, o której też mówimy. I szczególnie w tym mieście. Ja rok temu wygłosiłem też takie nauczanie w wakacje. Zachęcam was, żebyście wrócili do tego. A propos wyścigu szczurów. I niestety w Polsce jest tak, że ta duchowość, ona najbardziej zauważalna jest właśnie w Warszawie. Bo tutaj jest pewna kolebka. I tutaj jest największy wyścig. To tutaj są zwierzchności, które próbują też w ten sposób to w to ingerować, tak? I teraz wiecie, że Bóg zaakceptował w Chrystusie każdego człowieka narodzonego z Bożego Ducha. Ale co jest w praktyce problemem? Że ludzie nie akceptują sami siebie. I to się tam różnie mówi a propos Boga. Nie. I teraz zobaczcie w ogóle tak naprawdę, stańcie przez chwilę. Jaka to jest arogancja? Bóg cię zaakceptował, a ty siebie nie akceptujesz. Za mały, za duży, za chudy, za gruby, zły głos, piszczący, taki, śmaki, tak głoszę i cały czas poczucie braku i tego nie mam. I cały czas ta szklanka do połowy pusta, cały czas tego nie mam. To jest źle, to nie tak. I wiecie, i to powoduje tak naprawdę, że patrząc na szeroko rozumiany Kościół, i też w naszym kraju jest tak dużo zazdrości, jest tak dużo kopiowania i generalnie tak dużo też zamieszania, tak? Bo zobaczcie, jak to działa, powiedzmy. Człowiek rozpoznaje się jako ewangelista. Jak działa wyścig szczurów, jak działa ta presja. I jednocześnie brak fundamentu. Rozpoznał się jako ewangelista. No ale wchodzi na YouTube'a i widzi teraz, że ktoś ma dużą siłę przebicia, robi karierę, w cudzysłowie, jako nauczyciel. Przychodzi do niego lęk i on teraz będzie nauczał. Często to są w ogóle osoby, które nie powinny nauczać. Ale on będzie teraz nauczał. Mało tego, on teraz musi coś z siebie wygenerować, tak żeby tą popularność większą zdobyć, to musi być jeszcze bardziej oryginalny. To się będzie z czymś tam ścigał. Spina się w ogóle. Jest mu z tym źle, tak? Ale wchodzi. Dlaczego? Bo boi się w ogóle, że coś go ominie. Boi się, że w tym sezonie nie będzie na piedestale. Nie będzie. 200 lajków, 1200. Ile tego jest? W ogóle tutaj. Muszę tak, muszę to. Presja, czapa. O, jak mi ciężko w tej służbie. Jak mi źle. Jak się namęczę. I faktem jest, że człowiek i przestaje ewangelizować, bo nie ma na to czasu. I nauczania, katastrofa, więc tak naprawdę jest klapą, tak? Bo część ludzi niestety nie napędza się tym, jak się odczytują, co mówi do nich Bóg,
co powiedział do nich Bóg, z czym się zgodzili, tylko dają się oszukać i wpaść w tą presję tego pędu, który jest. Ja czasami z ludźmi rozmawiam, wiecie, i to tak się zatrzymujemy, nie? Że ktoś, widzę, jest zamieszanie, jest taki zagubiony, gdzieś pędzi, umęczony, a za chwilę powtarza, ale wiesz, 2 lata temu Bóg powiedział do mnie to i to. Okazuje się, to są kompletnie inne rzeczy. I on wtedy mówi, ale ja się zgodziłem z Bogiem. Ja mówię, ale zgodziłeś się z Bogiem, to dlaczego teraz żyjesz zupełnie inaczej? No bo wszyscy tak żyją. Bo w tym kościele mówią tak i w tym robią tak i w tym robią tak, no bo wszyscy z siebie papugują. A kto dzisiaj jeszcze szuka tego wiernego powołania? Kto dzisiaj tak naprawdę najbardziej dowiaduje się o tym w swojej komorze? Wyciąga ze swojego wewnętrznego człowieka, kim ja jestem, Panie? Kim ja jestem? Kim jestem? Dlaczego w ogóle tak się dzieje, że ludzie tak konkurują? Bo wiecie, bo tutaj jest też, właśnie odwołam się do tego braku fundamentu, że wiele osób naucza o wielkości, czy mówi o wielkości, bo to niekoniecznie chodzi o nauczania, ale wewnętrznie czują się mali. Takie liliputki, wiecie, kurdupelek taki, jak ten film King Size był, tak? Tak. Można mówić różne rzeczy, ale jak wewnętrznie się ten człowiek czuje? I wrócę nawet do tego pierwszego etapu, tych zasad generalnych, tego fundamentu. Co to znaczy, że jesteś z Boga wzięty? Co to znaczy, że jesteś zwycięzcą? Co to znaczy, że jesteś królem? Co to znaczy, że jesteś zjednoczony z Bogiem? Co to dla ciebie znaczy? Jak ty się w tym oglądasz? Jak ty funkcjonujesz, zmierzając się z różnymi okolicznościami w życiu, przechodząc sobie przez życie? Jak ty w ogóle, jak to pracuje u ciebie? To jest to, co dzisiaj już było powiedziane. Wielki Jezus, wielki ty. Nie ma inaczej. Jeśli Jezus jest wielki, to i ty będziesz postrzegał siebie w taki sam sposób, tak? A wiecie, Bóg rozdaje bardzo różne zadania. No ale to powiedziałem, to jest pytanie, komu dzisiaj zależy na tym, aby mieć wspólne z Jezusem cele, plany i dążenia. Wiecie, bo to nie wystarczy o to powiedzieć, że mechaniczną modlitwę zmówić. Dziękuję ci, Jezu, że mam wspólne z tobą cele, plany i dążenia. Amen. Mam wspólne z Jezusem cele, plany i dążenia. To jaki to jest cel? Nazwij go. Jaki jest cel twojego życia? Od tego zacznij. Co jest tym celem? Popracuj na tym w komorze, jeśli nie potrafisz tego dobrze nazwać. Jeśli to nie jest ostre, jeśli to jest slogan, że tam chcę w królestwie coś tam, ale to coś tam. Idź dalej. Co coś tam właśnie? Co? Tak? Wróć do tego. Módl się kierunkowo. Nie rozpraszaj się w tym momencie innymi rzeczami. Nie koncentruj się uderzaniem w demony stojące za kryzysem w ogóle. Wiecie, nie, skoncentruj się na sobie, bo ty musisz przeskoczyć ten etap. I zaraz też jakby dojdziemy tego, dlaczego. Ale teraz, czyli jaki to jest cel? A skoro już jest ten cel, to jaki jest teraz plan związany z tym celem? No bo skoro mamy wspólne cele, plany i dążenia, to mamy cel i teraz mamy, jaki mamy plan związany z tym celem? Jak ja mam działać? Jak ja mam się w tym realizować? To nie jest enigmatyczne. Plan. I teraz, czy ja aktualnie podejmuję dążenia, tak, związane z tym celem i z tym planem? Czy ja jestem z tym spójny? To taka prosta rzecz. Uświadomienie celu, zdefiniowanie go, określenie tego planu i weryfikacja, tak? Czy nasze czynności, czy nasze dążenia są z tym wspólne. I teraz zobaczcie, skoro jesteśmy jedną rodziną, jesteśmy jednym domem, jedną armią, jedną rodziną, ale tutaj akurat wspólnym domem, to cele zespołu i cele indywidualne, nasze, skoro żyjemy razem i jesteśmy, tak, one będą spójne. Ale te indywidualne cele i powołania będą konkretyzowały działania całego zespołu. Dlaczego? Bo teraz jeśli definiujemy cel zespołu, że celem jest, nie wiem, wpływanie we wszelakiej formie, głoszenie Ewangelii w każdej formie, a ty jesteś tancerzem,
to będziemy wpływać też poprzez twój taniec. Jeśli jesteś malarzem, będziemy wpływać też poprzez twoje malowanie, bo to są te indywidualne obdarowania i powołania, które są, tak? Kierunkowo wszystko jest spójne, idziemy w tą samą stronę, ale bez skonkretyzowania tych indywidualnych rzeczy my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, co my mamy. Widzimy cel ogólny, ale teraz co my mamy? Mi się przypomina to świadectwo. Słyszeliśmy jednego kiedyś pastora, który prowadzi duży kościół na Ukrainie. I on też w pewnym momencie zadał mu Duch Święty to pytanie. Co ty masz? Ile masz chleba w kościele? Ile masz chleba w kościele? On to przeniósł później gdzieś na ludzi. Chodziło o ustalenie tego. Więc żebyśmy też mogli jako zespół, jako kościół być też bardziej skuteczni i poszerzać się, to też ta konkretyzacja tego, co kto ma, do czego jest powołany i czym jest obdarowany, to jest też bardzo, bardzo ważne. Ale szeroko rozumiany kościół dzisiaj, naśladując świat, gubi to. Gubi to, bo jest zdezorientowany właśnie. Podgląda się trendy. Podgląda się trendy świeckich coachów. Podgląda się trendy. Ja tutaj, wiecie, nie generalizuję teraz, bo jest coś takiego jak duchowa inspiracja, jak najbardziej, ale bardziej powszechne jest to, że jest pewne zaciemnienie, nie widzi się, dlatego się gdzieś tam cokolwiek powiela, no bo przecież przez najbliższe 8 niedzieli coś trzeba głosić. No coś trzeba robić, nie? Co wyjdę i co powiem, że już wszyscy, no to teraz, a co ten powiedział, a ten, a dobra, a ten to, a dobra, 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 dobra. Nie? No może warto by tak w ogóle w tej komorze tak jakoś tak... Ale wiecie, właśnie to jest to, że lęk przed tym, żeby nie został w tyle i przed brakiem popularności, on robi spustoszenie. Bo to jest ta duchowość. To jest ten taki wyścig szczurów. To jak ta duchowość w ogóle wchodzi. Ona wchodzi do kościoła, do szeroko rozumianego kościoła. Ale chcę wam dzisiaj trochę też poczytać. Podam wam parę przykładów. A propos tego też, że zadania są bardzo, bardzo różne. Ewangelia Łukasza 1:30-33. Przychodzi anioł do Marii i mówi: i rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Zadaniem Marii było urodzić Jezusa. Tu jest jedno zdanie, jedna informacja, a reszta to już jest o Jezusie. Kim On będzie, ale Maria miała urodzić Jezusa, tak? To była... I teraz wiecie, człowiek, który nie jest ze sobą pogodzony, powiedzmy, parafrazując to i teraz w ogóle ma jakąś taką sytuację, no to dopóki Jezus się nie urodził, no to jeszcze fajnie, można być podjaranym, takie proroctwo. No ale jak już się urodził, to co? Coś trzeba dodać, za słabe. Jak to teraz tak? No to tak za słabe, tak? Ale za słabe względem czego? Co jest tym kryterium, tak? Twoje oczekiwania? To, że postrzegasz siebie ciągle jako małego, więc urodzenie Jezusa jest niewystarczające? Chcesz coś dodać Bogu do tego, wiesz, za mało mi dałeś tych zadań, Panie, źle się czuję na tej ziemi? Taki mechanizm, on się pojawia u ludzi, którzy jakby nie są pogodzeni ze sobą, którzy tego nie potrafią, jakby też nie zgadzają się z Bogiem. Ale zobaczcie, co mówi do niej w ogóle anioł tam dalej, że i będziesz uszczęśliwiona, będziesz błogosławiona między niewiastami. Dlaczego? No dlatego, że urodzi Jezusa w ogóle. Wykona swoje zadanie i będzie uszczęśliwiona z tego powodu. Tam nie chodzi o to, co ona ma tam jeszcze dodać i dorobić. Ostatnio nauczałem też w Białymstoku trochę na temat wcześniej tożsamości, później powołania. I przypomniałem ten przykład Marii, bo w co najmniej dwóch kwestiach Maria jest dla nas wzorem. Dla nas wszystkich. Co najmniej w dwóch kwestiach. Po pierwsze, mamy zgadzać się z Bogiem co do naszego powołania, tak jak Maria. I to kropka w kropkę.
100%, tak? Co ona powiedziała? Usłyszała głos i odpowiedziała: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. A może jednak nie? A może, Panie, podyskutujemy? A może wiesz? Może jakoś inaczej? Bo teraz wszyscy robią inaczej, a Ty mi tak mówisz, taką rolę mi przydałeś, no. Jest inny trend, Panie. Pomyliłeś się chyba. Wiele osób tak rozmawia, bo tego nie ma na YouTubie. Na Facebooku tego nie widziałem. Panie, na pewno potwierdź mi to jeszcze. 5 razy przyjdź. Więc Marię stawiamy za wzór. I drugi punkt w zakresie wiary w swoje powołanie, bo nie wiem, czy pamiętacie tą historię, jak to zanurkujcie jeszcze w niej, bo to jest tak, że najpierw prorokuje jej anioł, ona się z tym zgadza, widzi się później z Elżbietą, Elżbieta jej potwierdza to proroctwo, też jej prorokuje i co ona mówi teraz? Ona staje i mówi: odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Przecież dzisiaj ludzie z kultu maryjnego, gdyby dzisiaj żyła Maria, wydrapaliby jej oczy. Jak śmiesz się wywyższać, że ty go urodzisz, ty. A ona uwierzyła w to słowo, normalny mechanizm. Uwierzyła w to, więc zaczęła tak mówić. No wzór kobieta do naśladowania, tak? Tylko że właśnie brak świadomości swojej tożsamości powoduje, że wielu ludzi wszystko wydaje się za słabe. I jeszcze ta presja zewnętrzna, ta duchowość teraz, tutaj, więc cały czas gonić, gdzie? Wszędzie. 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 I przeważnie ślepe uliczki. I ślepa uliczka, ślepa uliczka, ślepa uliczka. Zmęczony, strudzony, tak? Ale cały czas. Najlepiej, żeby moja służba była taka jak moja, mojego, nie wiem, pastora, wszystkich moich liderów, brata Gienka, brata Ziutka w ogóle i jeszcze będę miał największy na świecie biznes generalnie, to wszystko w ogóle dźwignę, to wszystko moje, Panie, dziękuję Ci za krzyż, dziękuję Ci, aleluja. Nie mam siły. Znaczy, ja to trochę, wiecie, obśmiewam, ale specjalnie, żeby pokazać mechanizm i żeby pokazać też tą duchowość, która za tym wchodzi i przynosi konkretne myśli. Żeby się na tego rodzaju myślach nie koncentrować. Żeby nie nadawać im żadnej ranki, tak? Żeby to się właśnie nie kończyło tak, że jestem słaby, zmęczony, Bóg mnie opuścił, tak? No bo ludzie mają różne osobowości. Część się wtedy wycofa. Jednak, kurczę, nie, ta służba ciężko, w ogóle nie wiem, o co chodzi, tak? A część wpada w jeszcze większe działactwo. Jeszcze dorzucę w ogóle, tak? Aż padną, bo nie będą mieli sił. Jeszcze frustruje ich to, że tak naprawdę nie mają owocu, ale gdzieś tam dążą. Będę liderem wszystkich liderów. Będę najliderem, tak? Będę w ogóle wszystko, tak? Wszystko będę. Kiedy człowiek rozpoznaje, kim jest i tak zaczyna żyć, to przede wszystkim służy z mocą, bo jest do tego namaszczony. Wiecie, to jest ta pierwsza rzecz, nie? Jeśli wchodzimy w swoje buty, to skoro jesteśmy powołani, to jesteśmy wyposażeni. To moc się manifestuje i to jest widoczne i to płynie. To płynie, bo to tak jest. I to tak musi być, zawsze było i będzie. I to się nigdy nie zmieni, tak? I przy tym też nawet zwrócił uwagę na te słowa, które anioł powiedział do Marii. Przy tym człowiek generalnie jest szczęśliwy. Oczywiście przez różne tam fazy może przechodzić i różne okoliczności, ale w ogóle dlaczego on też jest szczęśliwy, tak? Bo ta służba jego, tak naprawdę, to jego powołanie, to jest część niego. Przynajmniej w sensie takiego zamysłu, tak? Bo z wykonaniem to już właśnie bywa różnie, ale to służba nie jest obok niego. Nie jest za nim. To część niego. No żyjesz tym. Żyjesz tym. No rozmyślasz o tym w ogóle, tak? No nie, to jak nie wiem, jak patrzysz na palec i rozmyślasz, żeby rękę umyć, tak samo rozmyślasz o tym, co w tobie jest, co przeżywasz, do czego jesteś w ogóle powołany. To w tobie rośnie, pracuje. No o czym innym myśleć? Na czym się innym koncentrować, tak? Tylko właśnie chodzi o to, żeby żyć w takim stałym systemie modlitewnym, tak? To też ostatnio dużo o tym mówimy, tak? Nie w takich mechanicznych modlitwach czy jakichś tam formatach, tylko żeby rzeczywiście być w takim stanie, tak? I rozpoznawać siebie i by być pogodzonym ze sobą, tak? Żeby prawidłowo służyć i być przy tym szczęśliwym człowiekiem. Ale pokażę wam teraz przykład pewnej z kolei dezorientacji, bo to jest też ważne.
Zacznę od Ewangelii Mateusza 3:1-6. A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, pytając te słowa: głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordana, wyznając grzechy swoje. Co my widzimy? Jan Chrzciciel rozpoznaje swoje powołanie, jest ostry jak brzytwa w swoim przekazie, tak? I ma posłuch wśród ludzi. Rozpoznaje swoje zadanie i zobaczcie, tak? Wygląda na dziwaka, nie przystaje do standardów, ale rozpoznaje swoje buty, tak? I co? Czytamy. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. Nie był człowiekiem, którego można było ominąć. Nie był człowiekiem, którego można było nie zauważyć. Część się mogła zgadzać, część się mogła nie zgadzać. Ale wiedzieli, że coś się tutaj dzieje. Tak? I teraz idźmy dalej. Ewangelia Łukasza, tu jest bardziej to opisane, 3:15-17. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Jan Chrzciciel zna cel swojego życia. Widać, że w tej fazie swojego życia on widzi bardzo wyraźnie, tak? Wzywa lud do upamiętania i wskazuje na Jezusa. Wskazuje bardzo konkretnie, widzi bardzo konkretnie. Pokazuje: oto ten. Nie mówi, może tam kogoś tam Bóg ześle. On widzi. Dlaczego? Bo rozpoznał się, żyje zgodnie z tym, tak? Jest wyposażony też do swojej służby. Żyje zgodnie z tym swoim powołaniem i odnosi sukces. I teraz, co się dzieje dalej? Kiedy Jezus rozpoczyna swoją działalność, Jan Chrzciciel nie umiał się do końca odnaleźć. Nie wiem, czy to zauważyliście. Mnie zawsze zastanawiała jedna rzecz. Skoro Jezus rozpoczął już swoją służbę, grupował już swoich uczniów, już ich nauczał, to po co Jan Chrzciciel utrzymywał jeszcze swoich uczniów? Po co? Powinien odesłać ich do Jezusa. Bo to na niego wskazywał. On zaczął się lekko dezorientować. Nie wiemy dokładnie. Może się przyzwyczaił do swojej służby, może ona się stała czymś takim, tak? Bo to, że on mógł dalej, kiedy Jezus już usługiwał, gdzieś tam być parę kroków przed i głosić w ogóle: upamiętajcie się, za chwilę przyjdzie Jezus, to jak najbardziej, tak? Ale po co on utrzymywał ludzi? Teraz wiecie, to w ogóle zdrowa perspektywa w ogóle powie: idź tam. To z nim się zbudujesz, to z nim się najesz, to z nim się nakarmisz. I teraz wrócę do Ewangelii Mateusza 11:3-5. Do tego stopnia Jan Chrzciciel stracił już orientację, że wysyła uczniów swoich, którzy przychodzą i mówią do Jezusa, tak? Czy pytają go: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Wcześniej ostry jak brzytwa. Widzi i wie. A teraz, tak? A Jezus im odpowiedział, tak? Idźcie, oznajmcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, obłogiem zwiastowana jest Ewangelia, błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Jest masę dowodów. Ale pojawiły się w głowie Jana Chrzciciela innego rodzaju myśli, innego rodzaju koncepcje. Dlaczego? Bo przestał koncentrować się w 100% na swoim zadaniu. Przestał się koncentrować na swoim celu. Zajął się rzeczami, które do niego nie należały. Przeczytajmy o tym dalej.
Ewangelia Mateusza 4:14, 3:12. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego, bo Jan mówił mu, nie wolno ci jej mieć. I chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi, spodobała się Herodowi, dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała, a ona za namową matki swej rzekła, daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać, posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę na jego misie i dano dziewczęciu, ona zaniosła ją matce swojej i tak dalej, i tak dalej. Co się tutaj dzieje, tak? Jan Chrzciciel miał wzywać lud do upamiętania i miał głosić nadejście Mesjasza. Miał wskazywać na Chrystusa. A zajął się porządkiem moralnym i porządkiem społecznym. Nie tylko stracił życie, ale najpierw właśnie stracił orientację co do swojego powołania. Stracił orientację. Nie wiemy do końca, co na to wpłynęło, tak? Być może popularność, pozycja też w jakiś sposób spowodowały, że zaczął wchodzić w tematy, które nie były jego, bo jak patrzę na Jezusa, to ja nie widzę takich rzeczy. Jezus był, ale to za chwilę jeszcze o tym powiem, był tak skoncentrowany na zadaniu, że tam nie było gdzie palca wsadzić. Typowy w ogóle zadaniowiec i wzór. Ja w ogóle naprawdę czerpię z Jezusa, pokażę wam to też za chwilę, ale to bardzo mocno, tak? Ale i w przypadku Jana Chrzciciela zajmowanie się moralnością, porządkiem społecznym, to jest twoja żona, to nie twoja żona. To nie chodzi o to, czy on miał rację, czy on nie miał racji. To nie o to chodzi. To nie było celem jego życia. I teraz każdy musi też to indywidualnie gdzieś tam rozsądzić. Co jest celem, a co nie jest celem. Po co się zajmować czymś, co nie jest celem mojego życia? Dowartościuję się, że wyrażę swój pogląd? Że wyrażę swoją opinię? Że kogoś w ten sposób pouczy? Po co? Jeśli to nie jest moje. Był na początku ostrym ortodoksem, tak? Ale wpuścił do siebie chaos i zamieszanie. I teraz chcę się skoncentrować trochę na cechach człowieka pogodzonego ze sobą, ale właśnie w tym takim rozumieniu, wiecie, świętym, takiego pogodzonego, czyli wiedzącego, kim ten człowiek jest i z pełną taką akceptacją w ogóle tej świadomości. Czyli po pierwsze, człowiek wie, kim jest. Ale oprócz tego, że wie, kim jest, to też wierzy w to, kim jest. Dlaczego o tym mówię? Bo wiedza, czasami przychodzi tam ktoś, mówi, a 2 lata temu odebrałem taką informację. Natomiast wiara jest dzisiaj. Wiara w to, w kim jesteś, ożywa w tobie tą wiedzę. Czyli ty dzisiaj jesteś też tą osobą. To nie chodzi o to, że historycznie w kajecie sobie zapisałem 4 lata temu, kim ja jestem, bo miałem takie objawienie. Nie. Czy ja dzisiaj żyję z tej perspektywie? Czy ja wierzę w to, że ja jestem tym, kim jestem? Czy ja w to wierzę? Czy to jest żywe we mnie? Czy to mnie wypełnia? To jest ta pierwsza rzecz. Druga, zna swoje zadanie do wykonania i znowu wierzy w to swoje powołanie, wierzy w cel swojego życia. Nie zapisał tylko tego jako wrzutkę na Facebooku, żeby powiedzieć, a ja to mam takie zadanie, Bóg to mi tak mnie kocha, zobacz, takie mi dał zadanie, tak jestem ważny. Wierzy w to. Wierzy w to. Jak jeśli wierzy, a wiara jest dzisiaj, to przeżywa to dzisiaj. To nie może być inaczej. Wie, co ma. Ma namaszczenie do wykonania zadania. Ma. Ma władzę, tak? Ma moc, czyli wie, że jest wyposażony. Nie pyta, a może na pewno, bo ten, wiesz, jak widziałem wczoraj tego na YouTubie, to on mi się wydawał trochę taki bardziej wyposażony. Jakie jest twoje zadanie? Rozpoznałeś? To ty jesteś wyposażony do tego. Wiecie, służymy często razem z Julitą, czy tak jak nawet jak jeżdżąc do Białegostoku, ale w wielu aspektach my jesteśmy kompletnie inni i w kompletnie innym namaszczeniu się poruszamy. I teraz, pomimo, że działamy razem, to nie jest tak, że ja mam chodzić w Julity namaszczeniu, a Julita ma chodzić w moim namaszczeniu. Bo dlatego, że nie wiem, jesteśmy razem, osłuchujemy się, dużo rozmawiamy, to tak się przenika. Nie. Ja mam swoje, ona ma swoje.
Ja mam swoje zadanie, ona ma swoje. Jesteśmy w tym spójni, to się łączy, ale wtedy, kiedy stajemy w swoich butach, to wtedy jest petarda. To wtedy się w to włącza. Więc to trzeba też dobrze widzieć, tak? Czwarta rzecz, akceptuję siebie. Akceptuję. Zaczyna od, nie wiem, wyznawania w ogóle, no akceptacja. Pięć, jest skoncentrowany w 100% na realizacji zadania. W 100%. Koncentracja, czyli myśli człowieka, no bo jak człowiek się koncentruje, to posiada jakieś myśli, one są związane z racją tego zadania. I oczywiście w różnych miejscach życia jesteśmy. Jest perspektywa krótkoterminowa i długoterminowa, ale cały czas przyświeca cel. Ten, który został zdefiniowany, cel ma wpływ na plan, tak? A plan w praktyce jest jakąś czynnością, jest jakimś ruchem, jakimiś dążeniami, więc to wszystko jest weryfikowalne. To można samemu przed sobą zobaczyć, czy ja w ogóle jestem spójny z tym. Określiłem, że mam takie zadanie, że mam taki w ogóle cel i gdzie ja w tym wszystkim jestem, tak? Czyli nie interesuje się człowiek rzeczami, które nie znajdują się na linii styku z jego celem. Pomimo, że jego lider się tym zajmuje, wzrasta, bierze naukę, bierze to, co praktyczne, ale w którymś momencie usamodzielnia się w tym, co jest jego, tak? I on się koncentruje na swoim zadaniu. One i tak będą spójne, tak jak powiedziałem, z perspektywy ruchu czy kościoła, one będą spójne, ale to indywidualne staje ten, który się rozpoznaje, tak? Czyli nie ulega, powiedzmy, nie wiem, trendom, tak? Czy jak Jan Chrzciciel, nie? Że skoro wszyscy się będą wypowiadali, nie wiem, na tematy moralne, czy społeczne, czy polityczne, to ja też będę się wypowiadał, bo teraz jest taki, bo jest taki czas. Jeśli to jest zgodne z tym, jak się odczytałeś, masz zadanie, to rób. A jeśli nie jest zgodny, to po co? To po co? Sześć. Nie zazdrości innym, nie porównuje się do innych, no nie kopiuje, no ale to cechuje człowieka, który jest w ogóle zaakceptowany. No, z tej akceptacji to wynika. No w ogóle, no po co, tak? Po co mam kopiować jeden do innego? Znaczy jak ktoś kopiuje, znaczy nie ma pomysłu. Nie mam pomysłu, boję się, kurczę, chcę zaistnieć. Zrobiłbym coś, to skopiuję. I teraz siedem, jest bezkompromisowy w realizacji swojego zadania. No bo jak już człowiek określił w ogóle, po co żyję, jaki jest cel mojego życia, no to teraz w ogóle, dlaczego jakiś kompromis? No po co w ogóle? Jak? No nie, to już fokus już tylko na tym. Osiem to na pewno jest, to człowiek wiary. To musi być człowiek wiary. Musi być człowiek wiary, bo każdy w zakresie swojego zadania jest jakimś tam pionierem. Te zadania czasami są podobne, ale to musi być. No wszystko się w królestwie dzieje przez wiarę, więc nie będę się na tym koncentrował. Tak? Dziewiątka, całe swoje życie podporządkowuje pod ten cel swojego życia. Tak? Czyli nie ma tu już miejsca na jakiekolwiek bałwany. Nie ma miejsca na jakiekolwiek bożki. No wszystko podporządkowuje. Tak jak mówię, jest jakiś tam czas dojścia, może być. Perspektywa krótkoterminowa, długoterminowa, to różnie wygląda, różnie z różnych sytuacji też gdzieś tam wychodzą. Ale to wszystko musi być jakby zdefiniowane i to musi być jakby do obrony przed samym sobą w ogóle. Nie kombinuję, nie usprawiedliwiam się, tylko tak idę jakąś w ogóle ścieżką. Wszystko jest podporządkowane. I teraz jedna rzecz, która gdzieś tam często ludziom umyka. Wie, że nikt inny nie zrobi tego lepiej. Nikt inny. Nikt z was, nikt nie zrobi lepiej zadania, do którego ja zostałem powołany. A ja nie zrobię lepiej zadania, do którego wy zostaliście powołani. Oczywiście. I zobaczcie teraz, rola Kościoła, tak? Rola urzędów bożych. Doprowadzenie ludzi do tego, żeby się stały silnymi jednostkami bojowymi. Tak, żeby wszyscy doszli do jedności poznania, wiary, tak? I z tego miejsca, kiedy człowiek dochodzi do tego i rozpoznaje teraz swoje zadanie, to on jest do tego powołany. I to on jest do tego wyposażony. On. I ta świadomość musi być, że to jest moje. Moje. Jedenaście, jest poświęcony temu zadaniu i wierny do końca. A to poświęcenie i tą wierność widać też, tak? I teraz zobaczcie, popatrzmy na Jezusa, nawet w kontekście tych punktów.
rozpoznał, że jest Chrystusem. Tak? I to zawsze takie jest dla mnie naprawdę mocne w ogóle, wiecie, jak sobie to, o tym rozmyślam. Tak czasami porównujemy, do jakich my objawień dochodzimy. Wiesz, rodzisz się, czytasz Torę i dowiadujesz się, że jesteś Zbawicielem. Że masz w ogóle umrzeć za wszystkich, że zbawisz świat. Z nikim o tym nie porozmawiasz. Nikt cię nie podtrzyma na duchu. Nie powie ci tak, tak jest. Rozpoznał i wierzył w to. Uwierzył w swoje powołanie i rozpoznał swoje zadanie, tak? Krzyż Golgoty, zmartwychwstanie, tak? Wcześniej tam manifestacje mocy i w ogóle pozostawienie pokolenia uczniów, nie? Bo tego było trochę więcej związanych, ale rozpoznaje to. Jest świadomy swojego wyposażenia. Jak zaczyna służbę, ma rozbudowane życie modlitewne, nie widać w nim, mówimy o człowieku Jezusie, nie widać w nim jakiejś niepewności. Bez względu na to, czy jest, czy w synagodze konfrontuje religię, czy coś, jest świadomy władzy, jest świadomy mocy, tak? Jest świadomy tego, czym dysponuje, jest świadomy namaszczenia. Jest tego świadomy, przerobił to w ogóle. Rozpoznał to i wie. Zaakceptował siebie jako człowiek. Nie bawił się w politykę, nie spółkował z religią, tak? Nie budował stronnic ani żadnych koalicji, tak? Był skoncentrowany na zadaniu. Ale jako człowiek był w ogóle oryginałem samym sobie. Był. Prezentował niebo na ziemi, wiecie, nie podporządkował się w ogóle żadnym oczekiwaniom innych ludzi czy religii. Tak? I teraz zobaczcie dalej. On ciągle szedł. Jak rozpoczął swoją służbę, to ciągle szedł. Był w ciągłym ruchu, zgodnym z celem jego życia. Określił cel, znał plan i jego dążenia były z tym spójne. Tak? Był skupiony na tym zadaniu. Przez to, że był skupiony na tym zadaniu, to też przez to wiedział, gdzie idzie. Nie trafiał w te ślepe uliczki. Wierzył w swoje dzieło. Wierzył w to, że zmartwychwstanie. Wierzył w to, tak? Zostawił to wszystko. Rodzinę, tradycje, wiecie, te oczekiwania, wyobrażenia innych ludzi. Nie interesowało go to. A zobaczcie, przecież był mędrcem. Wiedział, że jest mędrcem. Myślicie, że nie było na niego nacisku? Żeby może pójść jakoś inaczej? Może jakąś koalicję zbudować tutaj sobie, nie wiem, w Izraelu. Mógł zdecydować inaczej. Mógł wpuścić trochę innych myśli. Mógł delikatnie, taki jeden nie wiem, promil, procent, promień, ten stopień, chciałem powiedzieć, słowa mi brakło, skręcić troszeczkę z właściwej drogi, z koncentracji na tym, żeby odkupić ludzi, odkupić ludzkość, z krzyża Golgoty i ze zmartwychwstania i coś tam zbudować, jakiś układzik. No przecież wiele rzeczy i tak byłoby fajnych, nie? Po drodze. Mógł. Ale był skoncentrowany na zadaniu. Wiecie, w Getsemane wiedział, że nadchodzi ta chwila, to i że to on, a nie kto inny ma umrzeć, aby dalej zmartwychwstać. Panie Boże, może jednak Szymon? Może Szymon pójdzie. Może on wykona to lepiej. Bo ja się zaczynam obawiać. To może jednak Szymon. Ja zrobiłem 98% roboty na ziemi, ale pani poślij Szymona na krzyż. Może on ma takie lepsze predyspozycje. Nie. Wiedział, że chodzi o niego. Człowiek Jezus. Człowiek. Człowiek Jezus. No i był wierny do końca, tak? Dlatego zdemolował piekło. Ale tu nie tylko, wiecie, bo takich przykładów jest masę. Ja ostatnio tak sobie uświadomiłem, w ogóle jak to pisałem, to tak mi się przypomniało. 2 lata temu chyba obejrzeliśmy Braveheart po jakichś 15 czy 17 latach przerwy. Ja się w ogóle popłakałem. Tu nie chodziło o Szkocję, tak? Ale kiedy patrzyłem na tego Williama Wallace'a, widziałem w ogóle Chrystusa. Widziałem człowieka skoncentrowanego na zadaniu, poświęconego i pogodzonego ze sobą. Każda cena była do zapłaty. Był na to gotowy. Był gotowy. Dlatego o takich ludziach czytamy. Leonidas z 300. To samo. Świadomy. Z
skoncentrowany na zadaniu. Tak? Wiedzieli, że zginął. Ale on był skoncentrowany na zadaniu. Podniósł innych. Jego historia podniosła w ogóle ich, no wzbudziła też wiarę w ich możliwości. Pod Platejami chyba później w ogóle pokonali tego Xerxesa, czy tam, jak on tam się nazywał. Nie? Dlaczego ich znamy? Dlaczego o nich pamiętamy? Bo oni znali siebie i byli ze sobą pogodzeni. Dlatego mogą być, czy mogli być bohaterami. Jest taki moment, człowiek pogodzony ze sobą, jest taki moment w życiu człowieka pogodzonego ze sobą, że jakby nie liczy już kosztów. Jest czas, w którym się liczy koszty i jest czas, w którym się nie liczy kosztów. I przychodzi taki moment w życiu pogodzonego, człowieka pogodzonego ze sobą, że już nie liczy kosztów. Jest tak skoncentrowany w ogóle też na zadaniu, że to już nie jest w ogóle, to już nie jest ten czas. I teraz tak jeszcze z takiej strony praktycznej, wiecie, bo to patrząc na tą duchowość i na ten czas, na te naciski, na te budowanie karier, na to przebijanie się. Wiecie, oczywiście ja poznałem, czy tam słuchałem historię bezpośrednio, czy tam gdzieś pośrednio uczestniczyłem bardzo, bardzo różnych ludzi, ale pojawiały się też takie osoby, które przychodziły i to nie była kwestia, wiecie, uczniostwa, czy tylko... naucz mnie być przywódcą, naucz mnie, nie wiem, tam apostolstwa. I to nie chodzi, że one wszystkie były kierowane do mnie, ale jakby jestem świadomy, że takie też były oczekiwania formułowane. Naucz mnie nauczać, lecz chodziło tak naprawdę często o popularność. O przyswojenie pewnej techniki, która coś tam zapewni, jakieś uznanie, jakąś rolę człowieka w ogóle w królestwie. I mi się zawsze przypomina, historia z Dziejów Apostolskich 8, 9, 23. Przeczytam to. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc, ten to człowiek moc Boża, która się nazywa wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztuczkami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył. Gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli zanurzeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im mnie tę moc, aby ten, na którego ręce włożył, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje jest nieszczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamiast serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i więzach nieprawości. Wiecie, prawda jest taka, że dzisiaj w szeroko rozumianym kościele mamy bardzo wielu czarnoksiężników. Bardzo wielu. Oddał życie Jezusowi, tak? Ale intencje jego cały czas były lewe. Cały czas. Jego serce też, tak? To jest, szukał sposobu na życie. Szukał sposobu, żeby w jakiś sposób zaistnieć. Ale Piotr się z nim nie cackał. Ale to, co powiedzieliśmy, człowiek powołany to człowiek wyposażony, tak? Kiedy wchodzi na realną drogę uczniostwa, na pewno rozpozna, co ma i kim jest. Ale musi się zdecydować na ten kierunek. Droga uczniostwa. Praktykowanie tego, co jest mówione. Dlaczego Jezus nie uległ kuszeniu diabła na pustyni? Dlaczego?
Przecież zobaczcie, bo tam jest tak podane, zazwyczaj są te trzy fragmenty. I to tak jest, tak czytamy to trochę tak podręcznikowo, że to mu powiedział, tak odszedł, to mu powiedział. To jest jakieś podsumowanie. To trzeba szerzej oglądać, wiecie. To było 40 dni, tak, które dla duszy Jezusa też nie były łatwe. On gdzieś tam podejmował wtedy ważne decyzje co do kierunku swojego życia. Zobaczcie, szczególnie ten ostatni fragment. Diabeł był w stanie ustanowić go królem Izraela, takim jak oczekiwał Izrael, tylko żeby mu służył. Kiedy mówi, że tutaj spójrz na to, tam dam ci to wszystko. Po ludzku miałbyś świetną karierę. Ja myślę, że tam Lucyfer mu w ogóle to podawał. Zobacz, zobacz jak będzie. Zobacz, to wszystko będzie twoje. Tu będziesz gościem. Będziesz mógł wpływać. Nawet się modlić będziesz mógł. Ale ciągle będziesz moim sługą. Ciągle będziesz piętro niżej. Tak naprawdę możesz wszystko. Wszystko będziesz mógł. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Celu twojego życia. Czyli tego, że masz mnie pokonać. Tego, że masz odkupić ludzi i masz zmartwychwstać. Ale ścieżkę kariery jestem w stanie zbudować ci piękną. Ta presja na psychikę Jezusa była dużo większa niż czytamy w tym jednym wersecie, tak? I choć po ludzku mogłaby się ta oferta wydawać bardzo atrakcyjna, naprawdę, może z tego się odbije, z tej władzy, właśnie będzie mi łatwiej wpływać. Jak już będę królem, to będę tam się spotykał, biesiadował z tymi wszystkimi innymi królami, to tak będę wpływał, tak będę głosił Ewangelię. No jaką Ewangelię, tak? Jaką Ewangelię wtedy? Ale Jezus wiedział, kim jest. I był ze sobą pogodzony. Wiedział, kim jest. Wiedział. To się wtedy w nim wszystko scalało. Bo przecież on do 30 roku życia nie służył, tak? Szukał Boga, dowiadywał się, tak? Ale to był ten moment, kiedy jak już się to scaliło, on rozpoznał cel swojego życia, tak? Zbudował plan i rozpoczął te dążenia, które były właśnie już zmierzały tylko i wyłącznie w tym celu. Tam nie istniało już, już nic innego. Wiecie, to tak trzeba popatrzeć też na swoje życie. Pamiętam, jak kończyłem studia i chciałem wtedy właśnie mieć dużą karierę, wiecie, już na studiach ta duchowość warszawska się tam bardzo mocno na mnie zaczęła oddziaływać. I miałem taką propozycję, wiecie, w Warszawie to ja wszedłem do pierwszej w zasadzie pracy, miałem się tam przebijać od początku, a miałem propozycję od mojego znajomego, przyjeźdź do Radomska, bez gość. Załatwię ci 6, 8, 10 dużych klientów, wiesz, mamy taką pakę. Nie? Będziesz miał kasę, stary, większą niż w ogóle przez długie lata w Warszawie. I pamiętam, rozmawialiśmy z Julitą, mówię, wiesz co? Jeśli tam pojedziemy, to będzie wyglądało tak. Jak rzucają hasło, jedziemy na dziwki, to ty jako prawnik, no jedziesz, jesteś. Jak rzucą hasło, teraz pijemy, to pijesz, będziesz maskotką, będę maskotką. Takim uzależnionym, bo to tego rodzaju środowisko i tego rodzaju ludzi i czegoś takiego oczekiwali, taką małpką, która ma być. Oferta atrakcyjna. Atrakcyjna. Ale powiedziałem, nie, dziękuję. Dziękuję, zostanę. I zacząłem od jakiegoś tam niewielkiego zlecenia. Najpierw w ogóle zdzierając zelówki w butach, szukając tej pracy, bo nie było łatwo. Ale nie chciałem. Nie chciałem pójść tą drogą. Nie chciałem. Powiedziałem, że to nie o to chodzi. Teraz, wiecie, Jezus na pustyni też nie miał nic więcej poza swoją wiarą w to, że odkupi ludzi zmartwychwstanie, tak? Nie miał widzialnych dowodów. Nie miał. Można, wiecie, w takiej sytuacji, kiedy przychodzą takie oferty właśnie, można człowieka mamić, że będziesz robił rzeczy, które będą to imitowały. Będziesz miał służbę. Będziesz, nie wiem, nauczał, coś tam robił. Nieważne co, tak? Będziesz miał służbę, tylko to nie o to chodzi. Będziesz moim sługą, nie? A mówię o tym dlatego, że dzisiaj w ogóle diabeł przychodzi z taką samą ofertą dla ludzi. Z taką samą, jak przychodził dla Jezusa, to przychodzi z taką samą ofertą.
jeden mały kompromisik tutaj, będziesz ze mną w ogóle tutaj działał, ale wiesz, tam zbudujemy coś na zewnątrz. I kiedy człowiek jest pogodzony ze sobą, to tak naprawdę lewizna nie jest dla niego atrakcyjna. Nie? Duże pieniądze nie są go w stanie wyciągnąć. Ostatnio wspominałem tego człowieka, który kiedyś z nami był na pikniku, a teraz jest burmistrzem jednej miejscowości w Polsce. Pamiętam, jak siedzieliśmy, poszliśmy z nim i z jego żoną na obiad. On powiedział do nas takie słowa, wiecie co? Jesteście, my byśmy stosunkowo, no też krótko wierzący. Mówi, w ogóle rozpalacie we mnie taki ogień w ogóle. Gdzieś tam w ogóle coś zgubiłem takiego w ogóle. Chciałbym wrócić, czy to on, czy ona nawet razem jakoś to mówili. Że tacy byli pobudzeni. Mówi, kurczę, odpalą się, tak? I teraz ma stanowisko polityczne. Nie wpływa. Jest wycofany, a jeśli wpływa, to w zupełnie inny sposób. Ale jak człowiek wie, jest świadomy w ogóle tego, kim jest, jaki jest cel jego życia, to nie popłynie na tym. Nie popłynie na pieniądzach, nie popłynie na władzy, tylko to wykorzysta. Świetnie to wykorzysta do realizacji w ogóle swojego celu. Tak, tak jak wykorzystał to Noe, Mojżesz, już nie będę ich wszystkich gdzieś tam wymieniał, tak? Czy apostoł Paweł. Apostoł Paweł też przecież miał wszystko i przeciwko temu wszystkiemu wystąpił. Przecież dzisiaj jego edukacja to tak, jakbym skończył, nie wiem, Oxford, Sorbonę, w ogóle miał MBA, ja miał papiery, żeby wszędzie. W zasadzie stajesz i mówisz, gdzie chcesz pracować, powiedz i za jakie pieniądze. Wszyscy cię weźmiemy, tak? On to miał taką pozycję i przeciwko temu wszystkiemu wystąpił. Rozpoznając, kim jest, tak? Koncentrując się na zadaniu. Uwierzył w to, że jest apostołem dla pogan. Uwierzył w to. Mojżesz uwierzył, że wyprowadzi lud z Egiptu, tak? I nie chciał chwały, to jest tak napisane, że nie dał się tam nazywać, że jest, jak to jest tam dokładnie napisane, sobie nawet to wynotowałem, że nie będzie nazywany synem córki Faraona, tak? Nie imponowały mu te skarby Egiptu. Nie chciał mieć z tym już nic wspólnego, jak uświadomił sobie w ogóle, co on ma zrobić i kim on jest. I nieważne, ile lat ma człowiek, jak dochodzi w ogóle do tej informacji. Ale chcę wam powiedzieć chwilę o takiej postaci drugoplanowej, którą ja osobiście bardzo lubię. To jest jeden przykład takich osób, które, jak czytamy Biblię, to one nie stają na pierwszym froncie. To nie są te właśnie postacie, które tam bezpośrednio jest historia o nich. I chodzi mi o Mordochaja z Księgi Estery. Chciałbym, żebyście, zachęcam was do tego, żebyście poczytali, jak będziecie czytali Księgę Estery, żebyście zwrócili uwagę na Mordochaja. Mordochaj był człowiekiem, który nie chodził na kompromis. Nigdy. To było widać, że to jest człowiek, który w ogóle ma zbudowany w sobie fundament prawdy. Ale co było jego powołaniem? Ojcować i mentorować królowej Esterze, której był stryjem. To było jego powołanie. On był tego świadomy. Nie czytamy Księgi Mordochaja. Jest Księga Estery, ale Mordochaj wiedział, kim on jest. I to mnie buduje, jak czytam tą historię, że bez względu na to, jakie były okoliczności, czy mieli ich tam wyrżnąć, czy było okej, okay, on stał, tak? Jak taki, wiecie, słup twardy zbudowany na prawdzie. I teraz, co było tak naprawdę też jego zadaniem w związku z tym, że był mentorem i ojcem duchowym, tak? W odpowiednim czasie wypowiedział do Estery słowa opamiętania i słowa wypychające ją w ogóle do działania. Dlatego był ojcem. Ojcem, który wypychał. On był w stanie rozpoznać ten czas. To ona była tam królową, to ona się przebiła, ale to on widział i on jej powiedział tak. Bo jeśli ty w tym czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd. On ani przez sekundę, miał zbudowany, znaczy jak miał zbudowany fundament, on ani przez sekundę nie zwątpił w ogóle, że przyjdzie ratunek. On nie powiedział, zginiemy. Nie. To był zbudowany w ogóle człowiek. On mówi, ty nie wykonasz swojego zadania, ty stracisz. Ratunek przyjdzie, ale to jest twoja chwila. Ja to rozpoznaję. Teraz cię wypycham. Teraz idź, pomimo, że się boisz. Idź, to jest ten czas. Bardzo lubię takie, wiecie, postacie, bo to jest klasyczne ojcostwo, tak?
Tak podsumowując już powoli, bo widzę, że troszeczkę czas nam się posunął do przodu. Ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że najwięcej czasu spędzamy sami ze sobą. To bardzo ważne. Sami ze sobą spędzamy bardzo dużo czasu, więc zaakceptowanie siebie jest kluczowe. To nie jest, wiecie, slogan, to nie jest hasło. W tym trzeba pogrzebać, tym się trzeba zanurzyć. Jeśli jesteśmy, szczególnie jesteśmy w ogóle, wiecie, ukierunkowani na realne działania, na służbę. Wiecie, akceptacja siebie, ona nie jest przeciwieństwem w ogóle rozwoju, ani przyzwolenie na stałe babranie się w jakichś stałych grzechach. Ja nie o tym mówię. To nie chodzi o to, że akceptuję siebie w swoich tam smrodach, swoich w ogóle tam grzechach, w ogóle. Nie o tym mówię. Ale takie rozpoznanie, tak wam powiedziałem, co mam, a czego nie mam, tak? Odkrycie i zaakceptowanie tych swoich obdarowań, tej swojej takiej wyjątkowości, niepowtarzalności, wiecie, to jest bardzo ważne. I też ważne jest to, żeby mieć świadomość, że wiecie, mamy się rozwijać w tym, co mamy i do czego zostaliśmy powołani, że to tym mamy obrócić. To tym mamy obrócić i to ma przynieść ten konkretny zysk, nie? Żebyśmy nie stracili życia na takim tkwieniu, wiecie, w bezruchu, że ciągle całe życie szukamy, że nie mamy tej pewności, czy to na pewno Bóg mówi do mnie, o tak, teraz i tkwimy i mija 20, 30, 40 lat, a my tak ciągle nie wiemy. Trzeba zacząć od tych takich prostych rzeczy, tak, uświadomienia sobie w ogóle też, co mamy, patrz się na to, co oczywiste. Piotrek dzisiaj był wywołany, ale jak ja patrzyłem na niego w ogóle w piątek na tej... Na ulicy. No to w ogóle, wiecie, to jest szok. No po pierwsze, zacząłem w ogóle, wow, jakie poszerzenie, modlimy się w zakresie poszerzenia form ewangelizacji. Siedzą młodzi ludzie z browarami, wychodzą z kebaba, a ten im podjeżdża do nich, cześć, siema w ogóle i freestyluje im tutaj o kebabie, o tym i przychodzi do Jezusa. Mówię, wow. Łzy w oczach miałem, stałem, mówię, kopara mi opada w ogóle. Jak można, jak on w tym płynie? Przecież to jest jego. Wiecie, a ludzie się na przykład jarają, mówią, o... Eminem, czy jak on się tam nazywał, tak, że on tutaj, przecież on jest powołany do tego, żeby w całym świecie w ogóle freestylować generalnie. Zobaczcie, no, robi to naturalnie. I w ogóle młodzież się od razu gromadzi w ogóle na tych ławkach, tam patrzą w ogóle, co się dzieje, podlatuje później po ewangelizacji jeden i tam mu zaczyna bum, bum, coś tam, nie wiem, jak się to nawet mówi, czy coś mi tam zaśpiewać, w ogóle podjarany cały chodzi chłopak, że sobie może z nim coś w ogóle pofreestylować, tak. No przecież to są w ogóle, wiecie, no, piękne rzeczy, tak? Patrzymy na to, co oczywiste, ale to jest ważne, już taka jak ostatnią informację, że nie koncentruj się na tym, czego nie masz. Chyba, że tylko na chwilę, po to, aby na zasadzie kontrastu uświadomić sobie bardziej, co masz. Powiem wam, jak to działa na przykład. Kiedyś przeglądałem się na duszpasterstwo Michała Zięciny. Można było, nie wiem, 38 razy ktoś tam po prostu czegoś nie zrobił, Michał przytulał, brał, nic się nie stało. Ja patrzę, mówię, ja tak nie mam. To nie jest moje. Ja jestem bardziej Mordochaj. Tak? I to jakby ja wypchnę i ja powiem w taki sposób, jak on jej powiedział. Tak? To jest twoje 5 minut. Leć. On był przy niej, budował ją, wyposażał i wypychał. To jest bardziej moje, tak? Nie wiem. Nie jestem muzykiem jak Przemek. Nie jestem. To, co on czasami mówi na próbie, ja przyjmuję, że tak jest a propos pewnych dźwięków. Ale, tak, rozumiem uwielbienie. Bardzo dobrze. Moje uwielbienie, ono nie będzie... Przez to, że nie jestem muzykiem, w ogóle, nawet takie, wiecie, osobiste, one nie będzie kunsztowne. Ale ja jestem świadomy swojej, jakby tego czasu uwielbienia. Moje jest często tak, że jest albo żołnierskie, wojenne, kiedy jestem świadomy w ogóle, kim jest Chrystus, kim ja jestem w ogóle, co tutaj robimy i w ogóle wpadam, biorę miecz i odcinam łby w ogóle każdemu demonowi i jestem w stanie w ogóle każdym dźwiękiem zburzyć mury Jerycha, tak? Albo jest bardzo intymne. Jest tak intymne, że nie ma tam miejsca dla niczego, ani dla nikogo. Tak? Tam nie ma trójkącików na przykład, nie wiem, ja, moja żona i Bóg.
To jest bardzo intymne miejsce. Tak? I tak mam, tak? Nie jestem też, nie wiem, kabareciarzem jak Adam z Białegostoku, ale jestem Mordochajem. Więc nie będę teraz próbował nagrywać kabaretu, tak? Nie będę go kopiował, że fajnie by było też coś fajnego nagrać, bo to dobry kierunek. Nie, tylko będę mówił: Adam, w ogóle, zobacz to, co masz, idź w tym dalej, tak? A Adam się rozkręca w ogóle i wychodzi i tak naprawdę ten kabaret i Staszka zaczyna robić już też na ulicach Białegostoku i on będzie w tym rósł i będzie przyciągał w ogóle uwagę, bo to jest jego i będzie się też w tym rozwijał, wiecie, tak? Więc w ten sposób na zasadzie kontrastu można, tak? Ale nie, że zanurzamy się i teraz właśnie szukamy, że to ja też będę kabareciarzem, to ja teraz też będę muzykiem, będę się szkolił. No nie, tego nie mam. Tego nie mam, ale mam co innego, tak? Jestem budowniczym, jestem strategiem, jestem mędrcem w ogóle, jestem świetnym doradcą i wiem, co z tym mam zrobić. Mam to wszystko gdzieś tam poukładane, nie? Więc to jest bardzo ważne i tym już bym chciał skończyć, tak? Żebyście zaakceptowali siebie i żebyście byli ze sobą pogodzeni. Pogodzeni w taki sposób, tak? Rozpoznali to, uznali to za skarb, uwierzyli w swoje powołanie, że macie wszystko, że jesteście wyposażeni, na tym się koncentrowali i w tym byli poświęceni, wierni do końca. Amen.